Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, jak co roku, był w Płocku okazją do integracyjnego spotkania mieszkańców. Tym razem impreza odbyła się w Galerii Mazowia. Na scenie tradycyjnie już zaprezentowali się uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Gościnnie wystąpili także seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku. W pobliżu sceny stanęły stoiska z rękodziełem wykonanym przez osoby z niepełnosprawnościami. Można było również obejrzeć wystawę prac plastycznych. Punktem kulminacyjnym był koncert Moniki Kuszyńskiej. Artystka pokazuje, że mimo ograniczeń warto zawsze żyć pełnią życia. To nie jest tylko mój apel do osób z niepełnosprawnością, ale też do wszystkich po prostu, którzy nieraz są ograniczeni bardzo w swoich głowach, bo tak naprawdę dobrze wiecie, że głównie nas ogranicza nasz umysł, nasz lęk, przede wszystkim lęk. Ten lęk jest chyba w każdym z nas i tutaj jesteśmy dość podobni do siebie. A jednak warto ten lęk przełamywać i warto wychodzić naprzeciw wyzwaniom, bo to po prostu daje radość i satysfakcję w życiu i do tego chcę Was bardzo zachęcać. Wszystkich, którzy tu jesteście. Mikołajki przed ratuszem to jedno z wydarzeń, które zwiastują zbliżające się święta. Tego dnia na Starym Rynku na Płocczan czekało wiele mikołajkowych atrakcji. Były świąteczne animacje, zabawy i konkursy z nagrodami. Nie brakowało chętnych, aby w fotobudce zrobić sobie zdjęcie w świątecznej atmosferze. Na rozgrzewkę organizatorzy przygotowali gorącą czekoladę i herbatę oraz słodki poczęstunek. Największą atrakcją dla najmłodszych było spotkanie ze świętym Mikołajem, który przybył na Starówkę z workiem prezentów. Punktem kulminacyjnym imprezy tradycyjnie już było uruchomienie świątecznej iluminacji Starego Rynku.